Witam, kapitan Roman Marekwica, JRG numer 1 Bielsko-Biała. Jesteśmy w bloku przy ulicy Malczewskiego. Dostaliśmy tutaj wezwanie do zadymienia. Okazało się, że mężczyzna zasnął przy posiłku i po reakcji sąsiadów mieszkanie jego zostało otwarte. Mężczyzna został wyprowadzony na zewnątrz. Nasze działania polegały na udymieniu korytarza klatki schodowej. Mierzyliśmy też stężenie tlenku węgla w przylegających mieszkaniach. A do mężczyzny wezwaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który zawiezie go do szpitala. I co, wykazały przyrządy? Przyrządy wykazały stężenie 0. I tutaj widać, że zostawiona droga pożarowa. Tak, zgadza się. Jest znak oznaczający drogę pożarową. Niestety mieszkańcy ustawili tutaj samochody. W przypadku zagrożenia nie moglibyśmy tutaj wjechać naszą drabiną mechaniczną i zdecydowanie utrudniłoby nam to działania. I no, mogłoby zdecydowanie opóźnić dotarcie pomocy do osób poszkodowanych. Czyli po raz kolejny wypadałoby zaapelować o rozważne parkowanie samochodów. Tak. To jest apel, który powtarzamy za każdym razem, szczególnie na osiedlach. Rozumiemy, że miejsc parkingowych jest mało, ale dbajcie Państwo o swoje bezpieczeństwo, postawiając samochód na drodze pożarowej pod swoim blokiem. Niestety dla swojego bezpieczeństwa robicie Państwo bardzo.